Cześć wszystkim, z tej strony Mik i witam was w kolejnym odcinku z gry LS15 z dodatkiem Gold Editions, czy Złota Edycja, jak to tam woli, tak to woli. No i szybkie tam parę minut pogramy sobie, coś tam wam pokażę jeszcze, pokosimy to pole, skończymy całe, chyba. Co my tu jeszcze mamy? Szybko zabierzemy tą maszynę. Bo chciałbym tutaj puścić pracownika, żeby kultywował. A my sobie posiej... A my koszymy. O. Więc tak, puśćmy tego Zitora, już się nauczyłem mówić. Co to mam na masie? Ponieść pan. No ja wam ucieka na nie derobił, bo nie chcę tak bardzo tej mapy zapatrywać, bo chcę pograć tutaj na multiplayerze z Jankiem, robić czwarty sezon. Więc tutaj tak, wiecie. Może na tym serwerze będziemy robić ten czwarty sezon, zobaczymy. Wszystko się okaże. Czy mam Foresta nagrywanego, nie wiem czy mi się, nagranego. Nie wiem czy mi się zmieści LS na ten. Na dysk. Ale już wszystko pięknie, ładnie tutaj widzę, że gra. Fajny komaj chodzi jak ten, jak kosi. Fajnie to dla ucha pasuje. Zabawa z tymi motowidłami jest też taka, wiecie. Ja powiem, dobra, wykosimy to w tą stronę to pole. Też 9 na godzinę szybciej nie wykoszę. Chociaż lepsze te 9 na godzinę niż, nie wiem, tam 2 czy 3. Chyba nawracamy. Też nowy kombajn dość. A słyszycie jak ono chodzi? Na pewno słyszycie, bo głośno gra jest. Ono chodzi tak fajnie się ją słucha. I tak fajnie się go słucha. Ją. Kombaj to nie ona. Chyba. A na pewno nie, no gdzie. A naprawdę super głos jak kosi. Koguty nigdy nie włączałem, fajnie chodzą koguty. O, to fajnie, spoko. No już tam się drą. Lichce robią. W sumie to nie wiem, czy to jest rosyjska maszyna. Nie, to nie jest rosyjska maszyna. Ja mi się wydaje, ale to nie jest rosyjska maszyna. Nie jest, nie. Nie, 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 nie. Ja się założę, że zaraz na przykład na LS World, czy tam na jakichś innych tych, aż wyniosą te maszyny. Są podobne. Ja się założę. Jak już nie ma. Ja już niby DSi można skrakować całe. Tego Golda. Ale z tego co wiem, to chyba ten Gold, jak skakujecie, to nie będzie działał na multi. Oglądamy niego youtubera, oglądamy niego gościa, który właśnie robi te kraki. I on coś tam chyba mówił, że multiplayer nie działa. Tam nie wiem, ja się tam nie znam na tym. Ja jestem rolnik z zawodu, jak widzicie, przecież aktualnie koszę kombajnem, mam prawko na kombajn, na ciągnię, na wszystko. Na wózek widłowy. Tak, ja byłem w szkole maszyn rolniczych. Znaczy uczyłem się mechaniki maszyn rolniczych, mam teraz właśnie fajne gospodarstwo, mam nową maszynę, kombajn Aros, ta chyba się nazywa, ta się wabi, 595, Puls, tak się nazywa. Tak się on nazywa. Kośmy chociaż to pole do końca. Będziemy mieli z bańki. Ściąga zimnie, ale
Ale. Da się. Panie, co się nie da? Zawsze wszystko, ja powtarzam, mówię i będę mówił, że się da. A może te pomocy, bo tak, wiecie, już odzwyczaiłem się od tych pomoców, ale nie będę się całkiem odzwyczaił. No tu mi tak fajnie zajeść. Dobra, stój. Za się mało tego zboru idzie. Ale tu chyba nie mamy rozrzutnika. No, szkoda, bo znaczy, ta podstawowa wersja powinien być rozrzutnik nawozu. Taka bardziej podstawowa wersja. No tak. Ani nie ruszy multiplayer to. Ale weźmiemy na tym serwerze, będziemy grać co teraz gram. Opłaca się. Czy opłaca się, no gram, tak? Teraz jednych mi powie, że o, na łatwym grasz, to szybko się to robimy, on będzie się na pewno na jakimś wyższym poziomie grać. Może na normalnym zobaczymy. Bo w sumie byłoby co, na czym grać na normalnym. I chyba zagramy też od, na nowym serwerze od nowa na normalnym. W sumie jak jest nas dwóch, to szybciej robota idzie. A tam jeszcze kogoś pociągamy na ten, to... Bo będziemy grać na zwykłym DLC, nie będziemy tam, może jakieś tam mody jakieś pociągamy. A to już może później dopiero. Na razie będziemy tak totalnie na podstawkach jechać. Na pewno jesteś w silosach. Pokaż mi tu silosy. No mamy po 17 ton, 16. Ale ja na razie kosię. Kosię to pole. Dobrze, jest ten kombajn, bo jakby był ten mały, to... No i coś, no. No, no się mam. Jest mały kombajn, to tutaj to... Ten ile ma tutaj metrów? Patrzcie, jak się sprawdza, ile ma metrów. Tak się to robi. Tu 7 metrów ma? Tak jak ten Porsche mi dwójka mojego też ma 7 metrów. Duży, pojemny. Tak na pewno nie Holandii kiedyś będą. No, mówię, będziemy tak jechać po bandzie. My tu. Tego nie Holanda będziemy mieć. Tego case'a. Zaczęła się kupić. Ale to tu 270 tysięcy, tu 415. I gdzie tu jest sens logiki? Kto mody dał 415 za sieczkarnię? Kto by tyle dał? Trochę właśnie się z modów podobną, albo nawet lepszą i taniej. Ale mogę sobie zawsze cenę zmienić. Też jest plus. Bo jak cenę zmienię, to też będzie. Chociaż i tak, to tak, czy tak, to i tak będzie dobrze. Co nie? Chyba tak, nie? Nie wiem. Ja się zakładam, że tak. Ale jeśli ty się zakładasz, że nie, no to już jest twoja sprawa. Jeśli ty mówisz, że nie, to ja jestem zawsze na tak. Ale jeśli ty jesteś na nie, to jesteśmy na nie. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie, ziom, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie, ziom. No nie wiem, no... Jeśli ty lubisz, no to ja też będę lubiał. A jeśli nie lubisz ty, to ja też nie będę lubiał. Bo jeśli ty lubisz zmieniać ceny w maszynach do modów, od modów, tak jak my to robiliśmy w poprzednim sezonie, żeby ja sobie do Janka mówię, dawaj zmienimy sobie cenę maszyny i będziemy zamiast 300 coś, damy 100 coś. Tysięcy oczywiście. Janek, dobra. Bo to lenie, mu się pracować nie chce. Znaczy, w grze tak, ale w pewnym świecie to naprawdę chłopak ma co robić, tam oborę pilnuje. Ale tak w grze to trochę leń. A teraz w internacie siedzi. Nie chce mu się do domu przyjeżdżać, nie chce mu się nagrywać. Zrobił sobie wolne. Teraz skończymy mucić. Prawie cofaj. Tamten kultywuj. Ja mam większy header do tego, szybciej koszę. Niż on.
Chociaż bym powiedział, bym też stwierdził taką sytuację. Prawdopodobnie musiałbym się napić, tylko ktoś mi zarąbał picie. Nie mam. Znalazłem. Dziesiąta minuta odcinka. A ja wykosiłem prawie całe pole. Ładnie, tutaj ładnie tutaj. Nie powiem, nie brzydko nie. Dla mnie ładnie. Propsik. Propsik. Kij wie w sumie. Dobra, tutaj chciałem driftem zaszpanować, ale nie. Ten koba nie potrafi. W ogóle w tej FIFA. Mam z tą system, grałem z chwilą FIFA i FIFA. Miałem wam nagrać, ale zakończyłem sezon. Zacząłem nowy i szukam jakąś fajną ofertę, żeby dojść do innego klubu, to tam jak już będę w nowym klubie, to wam nagram coś. Fanarciki z FIFA. Wiesz już jak to będzie, ziom, wiesz. Ja też już wiem. Ja... A tak wy widzicie godzinę tutaj, to ja tak patrzę tam na górę zegarek, tak patrzę 57. No już by była 20:57. Już bym Ligę Mistrzów oglądał, bo się Barca gra z Batem Borysu. Niestety słyszałem newsy, że Messi nie zagra z Realem Madryt. To Barca przedupi, bo tam Bale już będzie. Benzema w więzieniu słyszałem, że siedzi. Bo wyłudzał coś tam. No, słyszałem. Czytałem na Facebooku, że Benzema tam jakiegoś firma miał, którego piłkarza z reprezentacji Francji chciał szantażować, żeby kasę wyłudzić czy coś takiego. Nie, ja się założę, że to są plotki, ale lepiej dmuchać na zimne, nie? Ładne słowo użyłem. Ładne porównanie. To nie jest porównanie. Chociaż może? Nie. Połowa powie, że jestem słaby z polskiego? Nie, bo mam 3. To jest przysłowie. Lepiej dmuchać na zimno. Widzicie, jaki jestem mądry? Jestem taki mądry, że aż zawodziłem sobie dywan już. Ja nie jestem taki, wiecie, ja jestem taki brudasek lekko, bo... Czy nie chodzi, że się nie myję, tylko chodzi o to, że trochę w pokoju mam brudno. Ciuchy są porozwalane w całym pokoju. A jeśli chodzi o mycie się, to zaraz idę się właśnie kąpać po tym odcinku. Bo teraz czekam, aż się siostry wykąpią. Bo wiecie, ja się kąpię co drugi dzień. Ja nie mógłbym się kąpać codziennie. Zajmuje mi to czas. Ale jak ja idę się kąpać, to ja chyba idę na godzinę, mówię wam. Na serio. Chodzę co drugi dzień, ale jak idę do łazienki, bo ja zawsze się kąpię ostatni, bo ja najdłużej siedzę. No to wiecie. Z godziny. Nie z godziny, tak? Z 30. Półtorej godzinki, coś takiego, to zawsze się posiedli, nie? No się. Znaczy, jak biorę prysznic, to 20 minut, a jeśli idę do wanny, to tak z półtorej godziny, godzina. No mówię wam, serio. Ja nie wiem, po kim ja tak mam, że tak lubię długo siedzieć w toalecie, w tym. Bo ja mam połączone toalety, łazienkę z toaletą. Znaczy, w sumie to ja mam dwie toalety. Mam jedną w łazience, a jedną mam taką osobną, bo wiecie, nas jest dużo w domu i jakby była jedna toaleta, to by była kolejka rano, jak idziemy do szkoły, to byśmy się spóźniali. Bo każdy chciałby z toalety skorzystać. Naprawdę mówię wam, mamy dwie toalety, to jest naprawdę... Dużo osiągnięć, nie powiem. Nie wiem jak to będzie, ziom. Dobra, plan na dzisiejszy odcinek zaliczony, skończyliśmy całe pole. Przed tym pasek dojedziemy, będziemy kombajn schować, będziemy to wysypać. I będziemy mogli kończyć odcinek. Nie musicie się bać, te już odcinki, które będziemy nagrywać z ręki z multiplayera, będą normalne 30 minut. Chyba że pójdziemy z wami na kompromis. I zrobimy tak, że będziemy nagrywać
dwa odcinki, tak jak było. I jeden z nas będzie nagrywał 45 minut, drugi będzie nagrywał 45 minut. Takie te też mogłoby być, bo obaj byśmy nagrywali na jeden tydzień. Tak, ja mam prawie wszystkie serie Janek i nagrywał, bo teraz do internetu mam wymówkę, bo do internetu poszedł. Patrz, jak to realistycznie wygląda, jak jesteśmy w kabinie. Nawet rury nie widać, jak jesteśmy w kabinie. To jak gościu tu podjeżdża, to on, jak on widzi? No, talerzówki się skończyły. Dobra, ale ręka woli. Tej ręczny. Dobra, dziękować. Podjeżdżać. A tu hamować. I wysypować. Ile zitur 88 ma ton. Czy 88% ton. Chciałbym mieć, żeby było 88 ton. Ty niby na tym są zadanka, więc po kolejcik odlotowo. Złożę kombajn. Natychmiastowo. Ho, ale jestem rymowanka. Wszystko rymuje na... Jakby to powiedział... Rymuję czasowo, chociaż nie wychodzi mi to zdrowo. Lubię rymować czasowo i wychodzi mi to zdrowo. Nie puszczaj headera, zaraz stanie ci pomagiera. Nie no, ja gadam już głupoty. Dobra. No, Zetorex tu radzi, Zetorex tu radzi. A mogę przyspieszyć? Albo zwolnić? To musiałbym chyba zmienić, a to nie mogę. Dobra, bierzem Zetora. Zetor Major 80. To ledwo ciągnie przyczepę, ale ciągnie. Teraz prawdopodobnie musimy zjechać od tej strony. Od innej strony się nie da. I teraz tak. Pytanie do mnie i do was. Sam się pierwszego spytam. Gdzie się wysypuje? Bo nie wiem. Pierwszy raz tą drogą jadę. Właśnie realistycznie włączę kierunkowskaz. Widzieliście to? Tu się zatrzymam. Ara. Tym didym didym. Dobra. Hamuj pan. Wysypię. Wysypię. No, dobra, stój. Patrzcie, widzicie, jest skipper na bok. To wielkie osiągnięcie, moim zdaniem, bardzo wielkie. Props. Dobra. Więc, tu mamy cysternę. Możemy zatankować paliwo. To co, ja się pomału będę z wami żegnał z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek ma się spodobać. Zapomnijcie o łapce w górze, o napisaniu komentarza i o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli tego nie zrobiłeś. A jeśli to zrobiłeś, to bardzo mnie to cieszy i wiem, że lubisz oglądać moje... nasze filmy. Przepraszam, Janek, nie da się sam wtrącał. Więc lubisz oglądać nasze filmy i jeśli je bardzo lubisz oglądać, to zostaw lajka. Nie bądź cham, zostaw lajka. To ci nic nie kosztuje, myszka ci się nie popsuje od tego. A nasze filmy będą bardziej popularniejsze i nie musisz oglądać te filmy raz, a możesz sobie pooglądać parę razy. Możesz mi napisać, co robię źle, a co robię dobrze, bo ja wiem, jak wy coś piszecie i wy możecie mi wypowiedzieć, co robię źle, bo wy to robicie to najlepiej, co ja robię źle. Więc ja się wam żegnam, do zobaczenia na razie i cześć, siema. Bum. Cześć. Macha do was, pa. Machacie mi? Machasz czy nie? Nie widzę, ale chyba machasz, nie? Dobra, cześć.